Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku. A jak jesteście pierwszy raz na kanale, cześć, mam na imię Justyna. Wychowałam się w Kanadzie, dlatego czasami mi się te końcówki mylą. No i jedno z moich ulubionych sklepów, szczególnie teraz jak się przeprowadziłam do Józefowa, to jest Pepco, bo akurat mam pod domem i jak chodzę na spacery, to czasami... Bardzo często tam wstępuję i kupuję różne rzeczy. Ja też uwielbiam dekorować dom na każde święta. Dekoruję na walentynki, dekoruję na Wielkanoc, na Christmas, po prostu wszędzie uwielbiam dekorować dom właśnie tak tematycznie i mieć takie dekoracje. No i dlatego jak weszłam ostatnio teraz do Pepco i widziałam tyle fajnych dekoracji na Wielkanoc, na Easter, to od razu pokupowałam kilka rzeczy i chciałam z wami się tym podzielić. Ale też byłam w sklepie i nagrałam, bo oczywiście wszystkiego nie kupiłam. Chciałam wam też pokazać, co teraz jest w Pepco, jeśli chodzi o wielkanocne rzeczy. Zaczniemy od koszyczków. Mieli bardzo fajne opcje, takie oldschoolowe, jak to nazwałam, bo takie, no, uwielbiam takie koszyczki, takie ciemne, wyklinowe, też białe, też zrobione z materiałów i koszty były od 20 do 10 zł i naprawdę jakościowo niektóre były naprawdę spoko. Bardzo duża część sklepu była przygotowana na DIY, jeśli chodzi o takie wielkanocne rzeczy. No i tutaj jajka w każdej postaci, do powieszenia, do dekorowania wieńców, do wsadzenia do koszyczku, naprawdę różne. I nawet mieli takie światełka z różnymi postaciami, z króliczkami, naprawdę super sprawa. No i tutaj różne foremki takie świąteczne, na muffinki specjalne, ozdoby. No i oczywiście różne miseczki, kubki z króliczkami. No, jak widzieliście, super rzeczy, chyba moja ulubiona rzecz, co nie kupiłam, bo mamy to i nie potrzebujemy, to są te koszyki, takie oldschoolowe koszyki, uwielbiam je. No, jeśli chodzi o nas, to może zacznę z tym haulem i pokażę wam, co ja kupiłam i też... No, zacznę od tego, co kupiłam. Pierwsza rzecz, co kupiłam, bo nie mam, to jest taka foremka na bundt cake. Chciałam w tym roku sama upiec ciasto piaskowe, bo nigdy nie piekłam i taka foremka naprawdę jest taka porządna. Bardzo mi się też spodobał ten kolor. No i myślę, że będę teraz próbowała pierwszy raz ciasto piaskowe upiec. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś ciężki przepis. No, zobaczymy. I też pomyślałam sobie, że będzie bardzo takie fajne, że na Wielkanoc, na śniadanie, bo prawdopodobnie śniadanie będzie tutaj u mnie, albo jak wyjedziemy, to też będę miała okazję przygotować takie mini bundt cakes, takie małe foremki na takie małe ciasta, właśnie piaskowe czy cokolwiek, takie małe ciasto i myślałam, że na śniadaniu taką babeczkę każdy będzie miał i myślałam, że to będzie takie fajne, słodkie na to pierwsze śniadanie. No i też znalazłam, to nie jest, jest taki wiosenny kolor, ale to są tak, to jest taka miska stalowa. Nie wiem, metalowa w środku, bo my bardzo dużo spieczemy z dziewczynkami,
Znowu, jak jesteście tutaj pierwszy raz, to mam dwie córeczki. Matylda, która ma prawie 4 lat, uwielbia ze mną piec ciasteczka i tak dalej. To akurat potrzebowaliśmy taką miskę. A mi znowu ten kolor mi się bardzo spodobał, myślałam, że jest bardzo fajny. To też kupiłam. Jeśli chodzi o takie elementy dekoracyjne, to po prostu pierwsza rzecz, co powiedziałam, aha, to jest coś dla mnie, to są te króliczki z tymi ogonkami, takie pomponki na ogonek. Bardzo mi się spodobały i kolor, i są, jak widzicie tutaj z bliska, są takie distressed trochę, że mają takie, są takie przetarte. Ja bardzo lubię taki look, myślę, że to super wygląda i już wiem, gdzie postawię to w domu. Będzie film, jak dekoruję cały dom na Wielkanoc, to też zapraszam do oglądania tego filmiku. Wszystkie dekoracje wyjmę, co mam z poprzednich lat. O, oczywiście ceny zapomniałam wam pokazać. To cena jest 10 zł za te bunnies. Za foremki, tu widzieliście, 10 zł, za tą dużą foremkę 15 i za tą miskę też 15 zł. I kolejny zajączek, który był mega urokliwy i chyba już mam jeden taki podobny, to jest taki zrobiony z takiej zielonej trawki i on kosztował też 10 zł. Super cute, uwielbiam takie. Ostatnio właśnie w tamtym roku widziałam, czy nie w tamtym roku, tylko 2 lata temu widziałam sporo takich w TK Maxie, ale były strasznie drogie. Na pewno nie kosztowały 10 zł. No, kolejna rzecz, taka element dekoracyjny, co mi się bardzo spodobało, to jest taki wieniec z jajeczkami. Pomyślałam sobie, że no super to będzie wyglądać i w przedpokoju, gdzieś sobie powieszę, albo sobie powieszę gdzieś na drzwi, bo mam takie fajne białe drzwi, albo nawet na stole będzie to super wyglądać. Fajny jest ten fioletowy kolor, bardzo mi się spodobał jakoś w tym roku, bardzo lubię takie te pastelowe, ale właśnie taki fioletowy, różowy kolor. Bardzo fajnie to wygląda, jedynie co mi się troszeczkę mniej podoba na tym, to są te takie kwiatki, takie, to mi się trochę mniej podoba, ale chyba po prostu to urwę i nie będzie widać. No, ale bardzo fajny wieniec i on kosztował 25 zł. Jak mówię, moim zdaniem to jest całkiem spoko i będę miała, teraz będę miała na kolejne lata. Kolejna rzecz, takie elementy dekoracyjne, to są te jajeczka, które mi się też bardzo spodobało. Widzieliście, mnóstwo jest różnych jajek z piórkami, nie wiem, różne kolory, różny asortyment, pastelowe, mniej pastelowe, te mi się bardzo spodobały. No i sobie pomyślałam, że no gdzieś tutaj udekoruję mieszkanie i one kosztowały 8 zł, niecałe 8 zł. I myślę, że znowu bardzo fajnie to będzie wyglądać jako element dekoracyjny. I też takie jajeczka, takie brązowe, białe z króliczkiem, niebieskie, też znowu myślę, że gdzieś tutaj zagospodaruję je, jeśli chodzi o element dekoracyjny do domu. No, też element dekoracyjny, co jeszcze nie wiem za bardzo, co z tym zrobię. Myślałam, żeby zrobić taki wieniec, taki DIY. Nigdy tego nie robiłam, widziałam mnóstwo filmików na YouTubie, to stwierdziłam, a może spróbuję. I to jest takie kółko, kupiłam z Styrofoam za 3 zł. Tutaj są takie różne zielone elementy, też dla DIY. Tutaj jest 5 różnych takich roślinek. Ale wyglądają całkiem spoko, a pomyślałam, że to udekoruję tym i do tego też takie jajeczka znalazłam i te jajeczka kosztowały 3 zł, to pomyślałam, że zrobię taki wieniec DIY, może z Matyldą, może sama jakiś wieczór i zobaczę, jak mi to wyjdzie, pokażę wam, jak mi to wyjdzie, bo sama nie jestem pewna. No i też taki element DIY dla Matyldy. To pomyślałam, że kupiłam takie naklejki i takie jajeczka znowu ze styrofoamu i pomyślałam, że po prostu jeden dzień będziemy mogły je albo pomalować, albo nawet kreską je pomalować i potem nakleić je naklejkami. U nas nigdy
nigdy nie będzie za dużo naklejek, no Matylda uwielbia, to wiem, że na pewno z tego korzystamy. No i prawdopodobnie to zrobimy po prostu jakiś jeden wieczór, jak będziemy mieć trochę czasu czy cokolwiek, bo to jest takie fajne, fajne takie aktywity i to kosztowało 2 zł, naklejki kosztowały 4 zł, to naprawdę super i wiem, że będę miała coś fajnego z nią do zrobienia i to zajmie trochę czasu, sprawdzi nam się. Kolejną rzecz, którą chciałabym pokazać, to ja nie wiem, czy to jest, nie wiem, czy to jest taki element właśnie wiosenny czy świąteczny, ale bardzo, jak widziałam to pudełeczko, to jest na biżuterię różną, to stwierdziłam, że jest naprawdę cudna. To jest nie mój typowy styl, bo to jest taki szklany, z lustrami, z tymi kwiatuszkami, nie wiem, czy widzicie mój sufit teraz trochę, ale takie kwiatuszki wiosenne. Nie, bardzo mi się spodobało to pudełko. Wykonane jest też takie naprawdę porządnie wykonane. Tutaj jest taki filc w środku. Bardzo ładnie to wygląda. Kosztuje 20 zł. I stwierdziłam, że to dam u mnie w łazience. I tutaj mogę trzymać taką biżuterię, które może nie noszę na co dzień, ale taką mam na przykład biżuterię ślubną moją, którą po prostu... No nie noszę ją codziennie, ale będzie miało takie specjalne pudełeczko i gdzie mogę mieć takie bardziej, nie wiem, biżuterię takim bardziej fancy, co nie noszę na co dzień, ale noszę właśnie na święta czy cokolwiek. Też co roku dla Matyldy i teraz dla Emci, bo mam córkę, drugą córka ma 10 miesięcy, prawie 11, to w tym roku też dla niej zrobię taki koszyczek. I w tym koszyczku dodaję różne takie elementy, co myślę, że będzie dziewczynkom się sprawdzało, czy... I w tym koszyczku są, jak mówię, takie różne fajne świąteczne rzeczy związane z Wielkanocą, jakieś zajączki czy cokolwiek. Ten pomysł podłapałam pod innych youtuberek w Stanach i w UK. Podobno to jest taka bardzo popularna tradycja, żeby coś tam dostać od zajączka. My też mamy zajączka, który chowa jajeczka i Matylda je szuka. No i tym bardziej po prostu pod sam koniec, czy pod jej drzwi, czy pod poduszkę dostaje taki koszyczek właśnie z takimi drobnymi prezentami. Pierwszą rzecz, co pomyślałam też, i to wszystko to było kupione w Pepco przez ostatnie kilka tygodni. Nie dzisiaj, jakby nie wszystko było te z dzisiejszej kolekcji, ale widziałam te rzeczy. Pepko, pierwsza rzecz to są takie dwie podkoszulki, taki dwupak 100% bawełny i koszt jest 15 zł, ale właśnie takie bardzo wiosenne podkoszulki, a tutaj są kurczaki, jakieś marchewki, kwiatuszki. Myślę, że jej Matyldzie bardzo, bardzo się spodoba, bo ona jest, bardzo lubi kolor różowy, bardzo lubi kwiatuszki, to jest jej ulubiona rzecz. Jakby to była sukienka, to by było nawet lepiej. Kolejną rzecz, co znalazłam, to było akurat na przecenie, to ja nie wiem, czy będzie u Was, ale kosztowały 10 zł, to są takie pantofle z mini. Znowu Matylda chodzi bardzo rzadko, my w ogóle chodzimy bardzo rzadko w pantoflach. Teraz jak jesteśmy w domu, to częściej, ale naprawdę i tak bardzo rzadko. Nie wiem, nie jestem przyzwyczajona do tego. W Kanadzie nigdy nie chodziłam i nie wiem, w Polsce, ja wiem, że to jest popularne w Polsce, ale jakoś... Ja chodzę w skarpetkach po domu albo boso. Ale wiem, że Matylda czasami się upomina o moje kapcie i właśnie wyrosło z kapci, to stwierdziłam, że te będą takie fajne, żeby chodzić po domu. I to jest rozmiar 28-29, no i takie mini i kosztowały 10 zł na przecenie. So, wiecie, dobra cena. Kolejna rzecz, co znalazłam, to są takie stempelki. Jedno jest z Despicable Me, ona przechodziła przez jakąś fazę, że lubiła te minionki bardzo. Teraz trochę mniej, ale akurat myślę, że do tego koszyczka fajne będą te minionki. I też takie stempelki z zajączkiem, takie właśnie wiosenne, świąteczne, bo tutaj są jajeczka i kurczaczek i tak dalej, myślę, że znowu to się sprawdzi, to kosztowało 4 zł, a te kosztowały 5 zł, to też myślę, że u nas się sprawdza, ja jej daję kartkę i ona z
stempelkę crazy, uwielbia takie rzeczy. A kolejną rzecz, co sobie znalazłam w Pepco, co znaleźliśmy w Pepco, to jest, są takie gardening tools dla dzieci. Ja bym chciała dla dziewczynek w tym roku mieć taką skrzynię z warzywami, może z truskawkami, jeszcze nie zaplanowałam co dokładnie i pomyślałam, że taki zestaw jej się przyda. Fajne są, bo to jest drewniane, metalowe, takie wygląda na to, że są porządnie wykonane. Kosztowały 5 zł, to naprawdę grosze. No a myślę, że właśnie z tymi narzędziami będziemy mogli zadziałać mocno, jeśli chodzi o nasz ogródek. No i kolejna rzecz, ostatnia rzecz, jak tutaj się patrzę, to jest taka kolorowanka, którą też dodam do tego koszyka. Różne tutaj są zadania. Myślę, że to niektóre zadania są troszeczkę trudne dla Matyldy jeszcze, bo nie jest w tym wieku, ale ona bardzo lubi patrzeć się, jak robimy niektóre. Ta kolorowanka jest ok, ale widziałam tutaj taki... Dla starszych dzieci są takie rzeczy, ale razem, bardzo często robimy takie rzeczy razem, jak tutaj liczymy razem, albo jak szukamy słowa, to patrzymy się na wszystkie literki, to myślę, że też to nam się przyda i będzie taka fajna zabawa, jak właśnie będziemy, nie wiem, po śniadaniu czy cokolwiek, to Matyldzie też się to mocno sprawdzi. Zapomniałam jeszcze wam pokazać to. Kilka minut później teraz nagrywam. Jest Emcia koło mnie, jakbyście słyszeli jakieś odgłosy. Śmieje się, hej! Tak? No, zapomniałam wam dograć, że jeszcze kupiłam farby i naklejki na jajka. Myślę, że tylko skorzystamy z farby, bo te naklejki nie są jakieś tam, ale kosztowały 3 zł. No, ale myślę, że farby skorzystamy, a te naklejki, no niektóre są ok, ale niektóre są takie specyficzne. No, ale farby na pewno skorzystamy i kosztowały 3 zł, to wiecie, nie jakiś majątek. No kochani, to jest mój haul, jeśli chodzi o Pepco. A mam nadzieję, że ten filmik wam się podoba. Jestem ciekawa, czy też lubicie tak dekorować domy na Wielkanoc, czy ja jestem tylko taka, że tak uwielbia dekorować dom na wszystkie takie święta. Dajcie znać w komentarzach poniżej. Jak nie można komentować poniżej, bo niestety YouTube mi wyłączył komentarze, to można w zakładce społeczność lub na moim Instagramie, który jest podlinkowany poniżej, lub na TikToku, który też podlinkuję poniżej. Dajcie koniecznie znać. A jak ten filmik wam się podobał, to kciuki do góry, to strasznie mi pomaga na kanale. Jestem zawsze taka wdzięczna za każdy kciuk, bo to jest taki mini high five dla mnie, że lubicie to, co robię. No i jak zawsze, Matylda i ja i nasza baby Emma życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!